Dobry wieczór, Norbert Warzyszyński. Kłaniam się serdecznie, was witam wszystkich na tym naszym spotkaniu. Słuchajcie, dzisiaj mamy wyjątkowe spotkanie, zresztą ja takie wyjątkowe już od jakiegoś czasu prowadzę, gdzie mamy do podzielenia się z wami historię osób, które odnoszą sukcesy, działając z nami w tym biznesie, w biznesie sieciowym, we współpracy z firmą DuoLife, która jest projektem soft marketingu, więc na pewno jest to taki unikalny model biznesu, ja powiem tak wprost, gdzie troszkę większość ludzi ma takie dziwne podejście do tego tematu. Myślę, że to też jest spowodowane tym, że jak zaczynał ten biznes swoje działania na rynku w Polsce dawno temu, niestety wiele osób robiło to, powiem wprost, bardzo po amatorsku, nieskutecznie, chałupniczo, amatorsko totalnie, po prostu nie wiedzieliśmy jak. I wiele ludzi robiło to źle, przez to nie osiągnęło sukcesów, jakie można w tym biznesie osiągnąć i trochę taka poszła być może informacja, a ten biznes to jest trochę słaby, do bani, tu się nie zarabia, tu nie zarabiają, czy jakiekolwiek inne wymówki. Prawda jest taka, że jak w każdym biznesie, czy w każdej działalności, jeśli ktoś będzie to robił źle, to albo zostanie zwolniony, albo w biznesie sukcesów nie będzie, kropka. I to nie jest nic dziwnego, tak? Ale w biznesie sieciowym gdzieś łatka się przykleiła, że tutaj to nie jest tak, jak co niektórzy opowiadają. I słuchajcie, my w związku z tym chciałem i zaprosiłem na nasze spotkanie dwie osoby, dwie kobiety, dwie dziewczyny, które mają fantastyczne rezultaty i nie jest to spotkanie jedynym, chcę tu zaznaczyć, takim spotkaniem, gdzie pokazujemy historię wielu ludzi, którzy jako ludzie przeciętni, jako zwykli ludzie osiągają niezwykłe rezultaty. Ta niezwykłość tych rezultatów polega na tym, że właśnie łamią pewien schemat opinii o tym biznesie, że tu się nie zarabia, że to coś tam, i tych można litanii tych różnych tytułów, że coś nie wychodzi, wymieniać bez liku. Ja nie ukrywam, że ogromnie się cieszę, że te osoby dzisiaj z nami są, bo są to osoby niezwykle zajęte właśnie pracą w tym biznesie, żeby mieć jeszcze lepsze rezultaty. Słuchajcie, i pierwsza osoba, którą chcę wam przedstawić, to jest kobieta w pełni z krwi i kości, już w odpowiednim wieku, jak to się mówi, tak, żeby nie było, że ktoś powie, że starsza, młodsza i tak dalej, w odpowiednim wieku. Słuchajcie, to jest dziewczyna, która przepracowała 15 lat na etacie jako księgowa. I teraz uwaga, bo niektórzy mogą powiedzieć, ja jestem księgową, to się do tego nie nadaje. No to uważnie słuchaj teraz, albo kiedyś wykorzystaj ten materiał i wyślij też innej księgowej, żeby posłuchała, dlaczego ta księgowa się zajęła, tak? Od zawsze tak osobą jest taką zaangażowaną społecznie, stawiającą człowieka jako taką wartość ponad inne rzeczy, że tak powiem, bo niestety dzisiaj w tym świecie, w którym funkcjonujemy, mocno staliśmy się często w firmach przedmiotem, nie człowiekiem. Ja tak mówię wprost i nie boję się tego powiedzieć. 4 lata temu podjęła decyzję, że przeprowadza się z Polski do Niemiec za swoją miłością życia. Patrzcie, jak kochała tego faceta, tak? Za swoim mężem, słuchajcie. I właśnie wtedy uświadomiła sobie, że Wszechświat dał jej możliwość rozpoczęcia życia jeszcze raz. No bo teraz sobie wyobraźcie, no nikogo tam nie zna, trzeba zacząć jakby życie faktycznie od nowa. Podjęła decyzję, że odkurza szufladę z marzeniami i zaczyna żyć tak, jak zawsze chciała. I to mi się zawsze podoba w ludziach, że właśnie idą i nie za bieżączką, tylko za marzeniem swoim, bo my żyjemy po to, żeby te marzenia zrealizować. Słuchajcie, w naszym projekcie w DuoLife jest na pozycji senior menadżera, czyli wynik już nie jest przeciętny. Senior menadżer to są obroty na poziomie 100 tysięcy punktów, a przeliczając to na złotówki, to tak minimum 120-130 tysięcy złotych obrotu miesięcznie robi ze swoim zespołem. I jak ona mówi, jest w drodze do dyrektora. I bardzo dobrze, Monika, bo inaczej to wiesz. Nie no, żartujemy sobie oczywiście. Super, że jesteś ambitna, idziesz do przodu i o to chodzi. Jeździ firmowym Mercedesem z DuoLife za wyniki, jeździ na wakacje,
nasze firmowe też za wyniki. Słuchajcie, i zbudowała, dzisiaj ma zespół, zaczynając od zera na rynku, który nie zna. Znając troszkę niemiecki, czyli wchodzi w nowy świat, nikogo tam nie zna, w ciągu tych, no zresztą powie jakim ciągu czasowym, żeby wszystkiego o niej nie powiedzieć, zbudowała zespół w 8 krajach. Słuchajcie, dla mnie niesamowita postać, osobiście bardzo ciepła, zaangażowana, mega otwarta osoba do ludzi. Zapraszam Cię, Monika Przepióra. Jesteś z nami? Gdzieś Cię tam jestem. Widziałem przez chwilę. O, jesteś, tak. Super. Jestem. Dzięki wielkie, Norbert, za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Ogromnie jest mi miło. Witam Was serdecznie. Ja mam takie pierwsze pytanie, bo Ci już przedstawiłem, czyli jak masz na imię i nazwisko, już wiemy. Skąd jesteś? Bo pochodzisz z Polski. Abyś troszkę tej historii tak mogła rozszerzyć. Skąd, jak to było z tym zawodem, 15 lat jako księgowa i tak dalej, byś mogła powiedzieć, jak to się stało z tymi Niemcami i za chwilę Cię zapytam dalej. Okej. Ja z Polski pochodzę, z okolic Nowego Sącza. Niektórzy się śmieją i nawet już mam taki przydomek góralka. Coś w tym jest, tak? Więc bardzo mocno gdzieś, wiecie, jak to ludzie z gór mają siłę do tego, żeby iść po swoje, więc to naprawdę we mnie jest bardzo mocne. Faktycznie to był taki moment w moim życiu, słuchajcie, ja poznałam Duo Life w ogóle podróżując z BlaBlaCarem, czyli jadąc jeszcze zanim zaczęłam mieszkać w Niemczech, jeździłam do mojego męża na jakiś czas, tak? On przyjeżdżał do Polski albo ja do niego. I jak jechałam do tych Niemiec, no to zawsze dawałam ogłoszenie na BlaBlaCar, w związku z tym tam zawsze ktoś się do mnie zgłosił i po prostu było jakby i towarzystwo miłe po drodze, a również koszty mniejsze podróży. No i tak wsiadła ze mną dziewczyna, bo ja z Nowego Sącza, ona wsiadła tak naprawdę dopiero we Wrocławiu, która, wiecie, przez 6-7 godzin, bo do Frankfurtu trochę tej drogi było, rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym, trochę o zdrowiu i tak naprawdę ja poznałam projekt od kolagenu i brustiku, bo proszę, bardzo wtedy tego potrzebowałam, tak, bo mam dużo takich wyzwań zdrowotnych, mam endoprotezę stawu biodrowego jako młoda tak naprawdę osoba, kolano po rekonstrukcji wiązadeł, kręgosłup i tak dalej, jakby wszystkie rzeczy, które mogły być obok tego wszystkiego. I dostałam, tak jak teraz sobie to dopiero w głowie układam, tak, w tym momencie taki okruszek trochę o biznesie. I ta dziewczyna mi po prostu powiedziała, słuchaj, ale wiesz co, to też można robić biznes, może to będzie po prostu dla ciebie. I w momencie, kiedy się rejestrowałam, dostałam właśnie tą informację, że zrobisz zamówienie za 500 punktów, to wejdziesz też już tak biznesowo. I ja po prostu tak zrobiłam. Weszłam biznesowo, pierwszy miesiąc stosowałam produkty, bardzo szybko widziałam rezultaty, to było niesamowite. I po praktycznie chyba półtora miesiąca pojechałam na pierwszy BDS, taki normalny, tak, gdzie jeszcze przed tą całą pandemią wszystko było. I tam poznałam biznes. I słuchajcie, tam wiedziałam, że to jest biznes po prostu dla mnie, bo ja poczułam... Ale tu jak tak wybiegasz z tą historią, jak ty pędzisz, ale super, jak otwartą osobą jesteś. To widać, że tutaj trzeba tak zrobić, to robię. Tak niektórzy by mogli powiedzieć, taka o, naiwna, ale to tak trochę myślę, ten biznes jest dla takich ludzi po prostu otwartych na drugiego człowieka. Pozwól, że ja zadam Ci pytanie, bo być może to będzie istotne, ale super, czyli otwartość jest tu podstawą. Zobaczcie, dla mnie ta historia jedną rzecz pokazuje. Jak niektórzy mówią, że tego biznesu się nie da zbudować. Zobaczcie, ludzie są wszędzie. Wsiada do obcego samochodu, rozmawia ktoś, kto pokazuje możliwość, albo ktoś skorzysta, albo nie. I tu jest przykład, gdzie dziewczyna robi gigantyczną robotę. Może czas zacząć jeździć samochodem własnym, tylko BlaBlaCarem, bo tam są ludzie, kochani. To jest też pewna możliwość. A dzisiaj praca online jeszcze, ale to za chwilę. Słuchaj, ja mam pytanie, Monika, do ciebie, bo już wiemy, czym zajmowałaś się, za czym dołączyłaś do biznesu sieciowego, bo byłaś jako księgowa, czyli tam zrezygnowałaś, jeżdżąc później do męża. Ja mam pytanie, co ci przeszkadzało, jak dołączałaś do biznesu sieciowego? To czemu się tak tu zainteresowałaś? Co ci przeszkadzało wcześniej w pracy, że z niej zrezygnowałaś? Czy to tylko było dlatego, że wyjechałaś do męża? Czy było coś, co ci przeszkadzało, czy w życiu, czy w pracy, którą wykonywałaś? Tak jak Norbert też powiedziałeś, ten wszechświat tak naprawdę dał mi nową możliwość. Ja wtedy zrozumiałam, że faktycznie będąc na etacie, pracując jako księgowa, ja miałam sufit, tak? Ja po prostu mogłam osiągnąć
no, doszłam do miejsca, do którego doszłam i nic więcej nie mogłam osiągnąć, nie mogłam się rozwijać przede wszystkim. Jadąc do Niemiec, tak jak też Norbert mówił, nie znałam języka, kompletnie prawie nie znałam, słuchajcie, podstawowe słowa. I w tym momencie nie mogłam podjąć tam w ogóle pracy jako księgowa i to było właśnie fantastyczne, dlatego że pomyślałam, że właśnie ten biznes będzie dla mnie. Po pierwsze, że ja się tu mogę w końcu zacząć spełniać, naprawdę realizować swoje marzenia w wieku 40 lat, tak? W takim dojrzałym wieku też można wystartować na nowo ze swoim życiem. Ja, słuchajcie, moje życie tak naprawdę, jestem tak szczęśliwa, bo moje życie zaczęło się po 40, takie jak ja o jakim zawsze marzyłam. I teraz dopiero się spełniam. Czego mi brakowało? Nigdy, uwaga, nie zostawiajcie swoich marzeń, że już jest za późno. Będziemy mieć jeszcze kiedyś historię z jednym człowiekiem, który ma już naprawdę swoje lata, to wam powie, kiedy się życie dopiero zaczyna. Także dzięki, Monika, że to wyjęłaś tutaj. Dokładnie tak. Dokładnie. Ja się bardzo z tego faktu cieszę. A na tym etacie przede wszystkim właśnie brakowało mi tego, że ja mogłam się rozwijać. I to, co ja dopiero później, bo wiele rzeczy my sobie uświadamiamy dopiero w trakcie drogi. Nie, fakcie, jak już tak. Idziemy. Mhm. I ja sobie wtedy uświadomiłam, że tak naprawdę mi bardzo mocno na tym etacie brakowało takiego prestiżu, rozwoju, tego, że mogę poprowadzić zespół. Ja po prostu jestem teraz w swoim żywiole. Ja po prostu kocham prowadzić i ludzi. I to widać, tak? Jak kwiat rozkwitasz. Ja pierdziu. Także dziewczyny, uwaga, 40 lat to już nie jest koniec, to się dopiero zaczyna. No, tak. Panowie w kolejkach, wtedy dopiero, bo wiadomo, te dziewczyny już wiedzą, co chcą. Dobra, ale nie idźmy w tą stronę, dobra. A powiedz mi, jak dołączyłaś, co ci się tu najbardziej spodobało w tym biznesie? Tak, przede wszystkim spodobał mi się rozwój osobisty. To było pierwsze, co bardzo mocno do mnie zagadało, bo ja wiedziałam, że w końcu mogę osiągać to, o czym tak naprawdę marzyłam i miałam bardzo mocno schowane w serduchu i widziałam po prostu ludzi, widziałam historię i wiedziałam, że każdy może. Tak, można zacząć od podstaw. Ja tego biznesu kompletnie nie znałam. Ja zaczęłam całkowicie od zera. Kompletnie żadnego doświadczenia. I to najbardziej mi się spodobało, że mogę osiągnąć rezultaty i przede wszystkim, jak patrzyłam też na plan marketingowy, który gdzieś tam pokrótce zdążyłam poznać, to widziałam, że tam po prostu nie ma żadnego sufitu. Tam są szczebelki kariery, tak. Bo właśnie miałem się pytać o to, w jakim momencie, czy gdzie zobaczyłaś to, że tu możesz się rozwijać, że nie ma sufitu, bo czasami ludzie przyjdą na pierwsze spotkanie, coś zrozumieją, a to coś to jest 1% z całości i na tej podstawie podejmują decyzję, nie dają sobie szansy poznać tego bardziej i to częsty jest bardzo błąd. Po czym poznałaś, że tu możesz się rozwijać, możesz mieć więcej, nie ma sufitu i tak dalej. Po czym poznałaś? Ten BDS, o którym wspominałaś, był takim elementem, który ci pokazał, czy już wcześniej? Tak, BDS pokazał mi najwięcej i wtedy już spotkałam mojego lidera, z którym pracowałam później cały czas, już z nim porozmawiałam i on był wtedy, słuchajcie, na pozycji senior menadżera i ja sobie pomyślałam, o matko, jak ja bym chciała być na takiej pozycji jak on, nie? Tak teraz sobie to uświadamiam, kiedy jestem senior menadżerem i widziałam, bo to naprawdę młody, fantastyczny człowiek i wtedy widziałam, że skoro on mógł to zrobić, nie znając w ogóle tego biznesu, to ja również mogę to zrobić, no przecież ja jestem księgową, ja już mam swoje doświadczenia życiowe, tak? Dokładnie, tak, ja też śmiało to mogę zrobić. I co najbardziej mnie fascynowało w tym wszystkim, to właśnie to, że ja mogę to zbudować tak trochę po swojemu, tak? Takie po prostu, jak na etacie jesteśmy, to mamy pewne ramy wyznaczone, a tutaj jest system, którego się trzymamy i którym ja bardzo mocno pracuję, ale oprócz tego to jest po prostu takie moje, tak? Z takim moim, wewnętrznie zgodne ze mną i to najbardziej takiego możesz swojego ducha do tego dodać, taką tak. Swoją osobowość, trochę swoją aurę taką, różnie to ludzie nazywają, być sobą po prostu i budować to według swojego jakby stylu troszkę, tak? Tak, super. Tak. Mam pytanie w związku z tym, czyli teraz jeżeli nasz słuchacz jest, czy ten, kto nas ogląda i jeżeli pojawia się coś takiego, jak mówi mi BDS, a co to jest, to zgłoś się do osoby, która dała ci to nagranie. Ona na pewno wie, kiedy jest takie spotkanie następne, bo cyklicznie co jakiś czas takie spotkania firma organizuje, gdzie możesz zobaczyć i poznać od kuchni ten projekt. Więcej o biznesie, o firmie, o wizji, skąd wychodzi, dokąd zmierza, poznać ludzi, poznać historię, posłuchać innych, żeby pokazać ten biznes
w większym rozmiarze niż tylko to, co gdzieś ktoś ci pokazał i słysząc dzisiaj historię. Ja mam pytanie, Monika, do ciebie w związku z tym, co tutaj się pojawia, bo jak dołączałaś do biznesu, to widzę, jesteś taka otwarta, ciekawa świata, podobnie jak ja. Powiedz mi, czy miałaś jakieś obawy, jakieś wątpliwości, czy sobie poradzisz, bo wiele osób zaczyna, to tak ma. No, nie wierzymy w siebie generalnie, ludzie mają z tym trochę kłopotu i patrzą na innych, o, ten to tak, bo już dużo umie, ale nie poznają tej drogi. Tak jak ty zaczynałaś od małego, ja też powiedzmy, nie tylko wielkością, ale małego doświadczenia w tym biznesie, uczymy się pewnych rzeczy, rozwijamy się tutaj i nagle ludzie patrzą na nas, o, ty to już umiesz. Ale nie widzieli mnie, jak nie umiałem jeździć na rowerze, nie umiałem pisać, nie umiałem mówić, bałem się wyjść do ludzi. Jak u ciebie było z tymi obawami? Jak sobie z tym poradziłaś? Jak miałaś obawy? Miałam, oczywiście, że miałam. Słuchajcie, to bardzo duże obawy, dlatego że ja zaczynałam mieszkać w innym kraju. Nie znałam języka, nie znałam ludzi. Dosyć, że w ogóle nie znałam biznesu, to lista moich kontaktów, można powiedzieć, równała się również zero. Tak? Na nowo musiałam wszystko zacząć budować i poznawać ludzi. I po części, jako dla mnie, być może ze względu na mój charakter, to, że ja w ogóle kocham ludzi i lubię ich poznawać, to było takie kolejne wyzwanie, które wiecie, które gdzieś mnie tam jednak grajcowało do tego biznesu. I ja bardzo mocno sobie wtedy jakby powiedziałam, że te wszystkie przeszkody, które się pojawiają, właśnie ten strach, te obawy, mogą mnie zaprowadzić dalej. I ja w tym momencie zaczęłam spotykać się, wymyśliłam sobie sposób, nie wiem, czy już mogę o tym powiedzieć, Norbert, w jaki sposób ja tych ludzi mogę poznawać, tak? No bo jadąc tamtam, mój mąż pracował, słuchajcie, bo on jest dźwigowym na budowie, więc on miał swoich znajomych, kumpli z budowy, tak? Ja tam nikogo nie znałam. Nie mieliśmy znajomych, nie mieliśmy rodziny, nie mieliśmy rodziców, nie mieliśmy tam nikogo. Więc ja sobie wymyśliłam, że ja poznam online, bo jak już byłam na szkoleniu i wiedziałam, że ten biznes też można budować online, więc pomyślałam sobie, że po prostu online poznam wszystkich Polaków, no bo nie znam języka, tak? Którzy już mieszkają w Frankfurcie i w okolicach, w Niemczech, takich przedsiębiorczych, tacy, którzy gdzieś działają, których gdzieś łatwo jest znaleźć w tym internecie. No i z nimi zacznę trochę ten biznes po prostu prowadzić, też im pokazywać te rozwiązania. I to był, powiem wam, strzał w dziesiątkę, bo brawo. Ja praktycznie w ciągu 6 miesięcy poznałam ludzi, z którymi do dzisiaj mam bardzo dużo kontaktów, ludzi naprawdę takich przedsiębiorczych, którzy, słuchajcie, oni nieraz między sobą się nie znali, będąc w Niemczech 10-12 lat. To jest tyle lat. No tak. Właśnie, tu się pojawia jedna rzecz, która mnie się zaraz w głowie jakby no wyskakuje. Jak ludzie mówią, nie mam kontaktów, no to ja mówię zawsze tak, pomyśl. I tu zobaczcie, w obcym kraju, no to szukam pomysłu i nagle ludzi, których nie znałem, poznaję, są spotkania biznesowe różne, można wyjść do ludzi, bo jest internet. Czyli mogę siedzieć w domu, uwaga, w piwnicy zamknięty i też mogę budować biznes. Tak powiem kolokwialnie, bo pandemia zrobiła niezłe zamieszanie i wielu ludzi zamknęła biznesy i nie ma rozwiązań, jak myślisz tradycyjnie. Czyli my musimy otworzyć głowę, coś się dzieje po coś. Super. No to jak poradziłaś sobie z tym wyzwaniem z ludźmi już, słyszę, a były inne obawy, czy sobie poradzisz, czy nie, czy generalnie takich obaw nie miałaś? Były takie obawy, czy ja po prostu dojdę na ten szczyt, tak? Bo ja już widziałam swój cel. Ja tylko się zastanawiałam, jak ja tam mam dojść. I mocnym mottem, które do mnie dotarło, to było to, że przeczytałam, że po prostu 3% ludzi w tym biznesie dociera na szczyt. I to są ci, którzy przede wszystkim są wytrwali, tak? Brawo. Czyli nieważne, co się dzieje po drodze, ja mam wytrwać. I ja sobie napisałam, pamiętam wtedy, bo to było nasze pierwsze mieszkanie tutaj we Frankfurcie, na ścianie z boku obok komputera przykleiłam sobie taką wielką kartkę, choćby nie wiem co, wytrwam. Brawo. Zawsze, kiedy były te trudne dni, po prostu ja na to patrzyłam i wiedziałam, ja mam po prostu to przeczekać, tak? Teraz jest gorzej, ja mam po prostu to przeczekać, jak to przeczekam, to później znowu zaczynam iść dalej. I to najbardziej mnie trzymało w tym, że wytrwałam, bo faktycznie ta droga no nie była od razu taka, wiecie, prosta, nie? No ona nie jest. Tak naprawdę trzeba sobie powiedzieć wprost, w biznesie sieciowym droga nie jest prosta. Ale powiedzmy sobie też wprost, a gdzie droga jest prosta? Nigdzie. W każdym elemencie zobaczcie naszego życia. Gdzie byśmy nie poszli, droga nie jest prosta. Pytanie jest tylko, jaka jest nagroda na końcu? Na drodze, którą idziemy, większość
i też nie jest prosto, bo trzeba wysłuchiwać chimerów szefa czy innych rzeczy, czy z klientami się w tradycyjnym biznesie użerać, ja to tak mówię wprost, bo też go robiłem, ale co jest na końcu i po 15 latach nie osiągnąłem tego, co chciałem, a tu osiągnąłem po 5, po 4 nawet, no to przepraszam bardzo. I mam pytanie w związku z tym w drugą stronę. Jak długo jesteś w biznesie, czyli go robisz, bo 4 lata temu się wyprowadziłaś, czyli 4 lata go robisz, czy krócej? Jak to u Ciebie wygląda? Jaki zespół zbudowałaś dzisiaj? Bo wiem, że w 8 krajach to już zdradziłem. Tak, tak, tak. 4 lata. Faktycznie. To był moment, kiedy się przeprowadzałam i wtedy poznałam Duo i wystartowałam z Duo. Tak, 4 lata. I ja sobie jeszcze przed spotkaniem tutaj z Wami, Pani, spisałam właśnie, jak wyglądała moja droga, bo często słyszymy historie osób, że szybko awansowały, tak? Że ktoś tam 7 miesięcy, 8 miesięcy i tak dalej. U mnie to wyglądało trochę inaczej i myślę, że też warto o tym mówić, bo tu właśnie ta wytrwałość jest bardzo ważna. Brawo, oczywiście. Dlatego zadałem Ci to pytanie. 4 lata, zobaczcie, są ludzie 2,5 roku, ja jeszcze nie mam tego czasu. Spokojnie. A ile pracujesz na etacie? Spokojnie. To opowiedz, jak to było. Złotego lidera zrobiłam w ciągu 30 dni. Wtedy jeszcze nie było młodszego lidera zespołu, tylko od razu był lider zespołu, więc było 4 miesiące między złotym liderem a liderem zespołu. I później było aż 22 miesiące do kierownika. I tutaj miałam bardzo mocny taki przełom. Piękne. 22 miesiące od początku czy od lidera zespołu 22 miesiące? Od lidera zespołu, czyli między awansami. 2 lata prawie. Hello, niecierpliwi. Hello. Świetnie, że to mówisz. I co dalej? Prawie 2 lata. Później już jakby wydaje mi się, że ja załapałam taki mocny przeskok i później już z kierownika do menadżera to było 10 miesięcy. To już było piękne. I później między menadżerem a senior menadżerem było rok. Tak, tak wyglądała moja droga do senior menadżera. To ja muszę to powiedzieć. Zobaczcie, jak pięknie tu pokazuje się jedna rzecz. Ty byłaś totalnie bez doświadczenia w biznesie sieciowym. Zupełnie inny zawód. 4 lata, a gdzie by była, gdyby poszła szukając normalnej pracy gdzieś tam jakiejś na etacie? Czy dzisiaj by miała szansę na wolność, na to, że może być dyrektorem, mieć duży zespół, zarabiać pieniądze stabilne? Wątpię. Wytrwałość, ale wytrwałość nie tylko tego, że jestem i czekam, tylko robię robotę. Czyli cały czas, rozumiem, pracujesz online, szukasz nowych kontaktów, budujesz ludzi, pomagasz ludziom osiągać tutaj sukcesy. Jaki duży masz zespół dzisiaj? Dzisiaj jest ponad 800 osób w moim zespole. Brawo, gratulacje. Brawo, gratulacje. I powiem Super. Wam, że nie wyobrażam sobie już tak, jak teraz Norbert mówiłeś, to pierwsze, co do mnie gdzieś tam dotarło, to ja sobie w ogóle nie wyobrażam już pracować teraz gdzie indziej, bo ja po prostu bez mojego zespołu nie wyobrażam już sobie życia, bo to nie jest tylko zespół, jako biznes, to są po prostu moi przyjaciele. Tak, i w to, jaką my budujemy wspólnie siłę, energię, jak się wzajemnie wspieramy, to jest chyba najpiękniejsze w tym biznesie, bo tu nie tylko chodzi o pieniądz. No właśnie. Pięknie. No to teraz idąc z kolejnym pytaniem. Czy popełniłaś jakieś błędy, budując ten biznes przez te 4 lata? Jakieś szczególnie dotkliwe, które pamiętasz szczególnie, które mogą być taką podpowiedzią, nie rób tego, nasz widzu. Miałabyś się czym podzielić w tym obszarze? Myślę, że takim może jakimś błędem było to, że miałam takie momenty, kiedy mój lider mówił zrób tak, a Monika, wiecie, jako to wielep, mówi nie, no przecież tak nie, ja to zrobię trochę inaczej, tak? I trochę nawet zaiskrzyło nieraz, tak? Była wymiana zdań naszych, ale i nieraz nawet miałam takie momenty, że nawet do mojego męża mówię, nie, ja tego biznesu już dalej nie będę robić, ja tak nie chcę i tak dalej. Maksymalnie powiem wam, trwało to 3 dni. Po 3 dniach wracałam i sobie myślałam tak, mówi dobrze, tak, ja mam do tego wrócić, ja zaczynam to robić po prostu tak, jak jest to wytyczone, chociaż wam powiem, że jednak za granicą czasem trzeba trochę inaczej, tak, bo mentalność Polaków, tak, bo ja z Polakami, jest inna. A co powodowało? Pozwól, że zadam Ci pytanie, bo tu często ludzie się wysypują właśnie. To są takie naprawdę newralgiczne momenty, kiedy przychodzi lider, który mówi zrób to tak, nie, ja wiem lepiej. I później się nie przyznaje do tego, że ja zrobiłem inaczej i mi nie wyszło, tylko ten biznes jest do D.
często tak słyszę. No nie jest biznes do D, a zrobić dokładnie tak, jak trzeba? No prawie tak. No prawie czy tak? Co było tym momentem, co u Ciebie spowodował? Posłucham go jednak. Czy jakaś myśl, coś przeanalizowałaś, co? Bo u wielu ludzi to się nie dzieje. Po prostu są wielepami nadal. Ja wiem lepiej i koniec. U mnie tym momentem, to ja teraz wiem już na 100%, że to było moje pragnienie i marzenie. Bo przez te 2-3 dni ja potrafiłam poczuć, że ja to zaczynam tracić. I wiedziałam, że ja tylko i wyłącznie drogą, która jest tak naprawdę wydeptana i ja mogę iść dalej, tak? I będzie mi na pewno łatwiej. Czyli ścieżką w górach, trasą czy szlakiem w górach. Tak, nie idź tak, jak ci się wydaje, na skróty, bo jest blisko, tylko szlakiem naokoło, będę tak szedł naokoło. I tak ludzie czasami idą i wracają helikopterem, jak ich zdążą zebrać, nie? Jak ich zabiorą, dokładnie. A tutaj ja po prostu czułam, że nie zrealizuję swojego marzenia. I to mnie napędzało. No właśnie, tak. I tutaj też pojawia się taka rzecz, myślę, że to będzie wartościowe takie zdanie, kiedy ludzie mają szansę zrealizować swoje marzenie w innym projekcie niż tu, myślę, w pracy na etacie czy inne jakieś działania, które robią i mają już nauczone pewne rzeczy, których się nauczyli robić w biznesie, to często nie chcą się uczyć nowych, nie chcą iść tą drogą, zostają tam i tam idą. Czyli to jest kwestia taka właśnie, jeżeli ktoś widzi, że realizuje w tym biznesie swoje marzenie, to zacznie to robić, zacznie się uczyć. Inaczej często się zdarza, że ludzie uciekają z powrotem, mają do tego prawo, tylko mówię, to jest też powód, dlaczego na przykład czasami nie osiągają sukcesu, bo widzą, że nie muszą się rozwijać z umiejętnościami nowych rzeczy tu w tym biznesie, idą z powrotem tam, gdzie robili i tam to marzenie mogą zrealizować, no to się realizują. I to jest też powód, dlaczego często nie osiągają sukcesu. Mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie, bo bardzo mi się dobrze z tą rozmawia. Powiedz mi tak, bo są na pewno z nami dzisiaj nowe osoby, albo kiedyś będą oglądać nagranie i przyglądają się, zastanawiają, czy się zająć, czy nie, zacząć budować ten biznes. Jaką jedną radę, taką Twoją dzisiaj z tej pozycji, gdzie już masz sukces niebywały, naprawdę nieprzeciętny w biznesie sieciowym, jaką byś dała takiej osobie, która właśnie się przygląda, taką wskazówkę, taką Twoją od serducha? Tak. I nawet na etapie, kiedy ja właśnie rozmawiam z nowymi osobami, buduję z nimi relacje i finalizuję, tak, już dochodzę do momentu, kiedy finalizujemy, to jest jedno magiczne zdanie, które bardzo mocno działa. Przyjdź i spróbuj, bo nie wiesz, z czego rezygnujesz, nie wiesz, czy się nadajesz, nie wiesz, co ten biznes znaczy. Nawet jeżeli oglądasz prezentację, nawet kiedy ktoś ci wytłumaczył cały plan marketingowy i wydaje ci się, że go rozumiesz, przyjdź i spróbuj, czy to jest biznes dla ciebie. I czasem nawet daje taką ścieżkę, że ktoś czuje się bezpiecznie, że on nie jest przypierany do muru. Jeżeli nie będzie ci się podobało, możesz w każdej chwili zrezygnować. Bo tak jest. Spróbuj. Tak. To jest trochę tak, jakbyśmy, zobaczcie, ja to uwielbiam też taki przykład, jak ja też ludziom niektórym mówię, słuchaj, nie wiesz w to, co mówię, nie musisz, ale sprawdź to. Czyli to jest troszkę też taki element, jak ty mówisz, spróbuj, bo zobaczcie, jak my nie spróbujemy, to nie wiemy. Wiele rzeczy w życiu nas doświadczyło takich, myślałem, że z tą kobietą to nie będę całe życie. Haha, proszę bardzo. Albo inne rzeczy. I teraz to, co się pojawia wtedy, powinniśmy dać sobie szansę. Bo naprawdę biznes zupełnie inaczej wygląda, niż nam się wydaje. I piękna rada. Biorę to, fantastico. Mam jeszcze takie pytanie do Ciebie. Czy masz kolejne cele? Wiem, że jesteś w drodze do dyrektora. A jak tego dyrektora zrobisz, to co będzie dalej? Idziesz dalej, czy niekoniecznie? Chcesz osiągnąć, jak u Ciebie to wygląda? Ależ oczywiście, Norbert, mam cele wyznaczone, cel docelowy, że tak powiem, i mniejsze cele, które muszą być zrealizowane, żeby dojść do mojego szczytu Mount Everest, tak? Okay. I moim jednym z celi po drodze, nie będę Wam zwracać szczegółów, ale to jest to, żeby uzyskać na tyle wolność finansową, żeby mój mąż mógł być, żebyśmy zwolnili razem mojego męża z etatu i żebyśmy mogli wrócić do Polski. Super, kurtka. To rozumiem, że to tak... A zdradzisz nam, jak wysoko chcesz dojść przynajmniej na ten moment? W planie kariery? Tak, dyrektor międzynarodowy. No. Brawo, kapitalnie, super. A tak na koniec już zupełnie. Jaką wartość widzisz dzisiaj w Duolife? Że idziesz dalej, że chcesz więcej?
Największą dla mnie, tak, dla mnie największą, powiem Wam, zawsze wartością to jest to, że pokazujemy innym ludziom, że oni również mogą spełniać swoje marzenia. I to, że my wspólnie budujemy zespół. To jest największa wartość i to nie jest mój zespół, to jest nasz zespół. Zawsze tak o zespole naszym mówię i to jest dla mnie największa wartość w tym biznesie. Fantastico. Dzięki Ci wielkie. Idź, realizuj marzenia. Słyszeliście? Spróbuj. Idź ścieżką, którą Ci ktoś podpowiada. Zobacz, wejdź trochę. Ja to tak mówię też często z tym, co Ty powiedziałaś. Zacznij, zanim kupisz samochód, to wielu dzisiaj ma szansę zrobić jazdę próbną. Wziąć go na jeden dzień, 3 godziny, 2 dni, zależy, na weekend. Zrób dokładnie to samo, tylko zrób wtedy dobrą robotę, żeby zobaczyć, przyjrzeć się, jak to naprawdę wygląda i wtedy dopiero określ, czy to jest dla Ciebie, czy nie. Bo tak jak powiedziałaś, zawsze możesz zrezygnować, odpuścić. To nic nie kosztuje i nic nie kosztuje, żeby zacząć. A ludzie czasami robią z tego igły widły, aby kredyt na 30 lat brali, to się tak nie zastanawiają, jak rwią włosy z głowy, żeby się biznesem zająć. Dzięki Ci piękne, Monika. Ogromnie się cieszę, że wreszcie nam się udało, już parę razy próbowaliśmy synchronizować się, żebyśmy to spotkanie mogli zrobić, żebyś się podzieliła tą swoją historią, pokazała, że i księgowa może, i na innym rynku, którego zupełnie nie gra, nie zna, bez znajomych, bez języka. Zobaczcie, dzisiaj internet naprawdę daje niesamowite możliwości i tak jak mówiłem, możesz siedzieć w piwnicy. Wystarczy, że masz internet i możesz ten biznes zrobić. Prawda jest taka, że z tą piwnicą trochę tak, że pandemia, która była w Polsce, wiecie, no teraz podobno już jej nie ma, spowodowała, że wielu ludzi zamknęło się w domach z różnych przyczyn. Zostawiam, czy to wystraszonych, czy z przyczyn, no, w związku z tą pandemią, że nie mógł działalności swojej prowadzić, czy iść do pracy, rozwinął gigantycznie skrzydła w tym biznesie, łapiąc jakby też nowe życie. Dzięki Ci, Monika. I w związku z tym właśnie historia kolejnej osoby jest z tym związana. Z tym, o czym mówiłem, bo historia sięga tej drugiej kobiety, drugiej fantastycznej dziewczyny, którą macie okazję dzisiaj posłuchać, właśnie z tym elementem pandemii. To jest kobieta, słuchajcie, również z krwi i kości, mama, żona, fantastyczna dziewczyna, ale to, co powiem Wam, 8 lat pracowała w korporacji i tak jak ona to mówi, po przepłakanych nocach i niezłym mobbingu, może tutaj powie trochę więcej na ten temat, postanowiła, że nie, zmienia to, idzie spełniać swoje marzenia. I zaczęła pracować jako nauczyciel. Jest przedszkolanką, jeżeli tak mogę powiedzieć. Wyprostuje mnie, jak powiem coś nie tak, ok? Zatrudniła się jako nauczyciel i jest nim do dziś. Czyli zawodowo pracuje jeszcze jako nauczyciel, tak? W międzyczasie, bo takie było jej marzenie, drugie, założyła klub fitness. Jest instruktorem fitness i też trenerem personalnym. I słuchajcie, o biznesie sieciowym, chociaż może coś powiem, dowiedziała się od koleżanki, która była w innej firmie, tak? I zaczęła współpracę i chciała produkty tylko do tego fitness klubu. I moment zaczął się pandemii. I myślę, że resztę już spokojnie opowie sama. 2 lata działa z nami w Duolife. Zapraszam do drugiej historii Gabriela Wojciechowska. Zapraszam Cię, Gabrysiu. Jesteś z nami? Jestem, witam, super. Witam. Słychać mnie dobrze i widać? Tak, zdecydowanie. Ja na początku, Norbert, chciałam Ci bardzo podziękować za ten fantastyczny telefon, i za zaproszenie. Dzięki wielkie i dzięki bardzo, że mam możliwość podzielić się dzisiaj z Wami moją historią. Super, że z Wami jestem. Skąd jesteś? Gdzie mieszkasz? Od tego zacznijmy. Może. Ja mieszkam w Gryfinie, to jest taka mała miejscowość koło Szczecina. Okej. Czyli zajmowałaś się, zanim dołączyłaś do biznesu sieciowego, to już byłaś nauczycielem, czy to było w trakcie tych zmian, trochę tak jak u Moniki było, że to był taki przemysł. Jak to wyglądało, jakbyś doprecyzowała to, co ja powiedziałem? Okej, to tak, Norbert, zacznę jakby od samego początku w związku z tą korporacją. Bo skończyłam studia ekonomiczne, no to wiadomo, że w tym kierunku poszłam do swojej pierwszej pracy zawodowej. To było takie moje, wtedy myślałam, moje marzenie, wow, korporacja, marynarka, piękna koszula, klienci, ale tak. Zaczęły się tabelki.
Zaczęła się praca ponad normę i wtedy, to było 8 lat temu i to było dla wszystkich takim wielkim efektem wow, była to telepraca, czyli dostałam komputer do domu, czyli zupełnie tak jakby robię to, co w tym momencie. No dostałam tak. komputer, dostałam telefon, cieszyłam się przeogromnie, bo moje dzieciaki, mam dwóch synów, miały wtedy, jeden 3-latka, drugi roczek, bo to było świeżo też po urlopie macierzyńskim, jak zaczęła się ta telepraca, więc cieszyłam się jako mama, że ja mogę być z nimi w domu i mogę pracować i być z nimi w domu i wziąć jakby wolne godzinowe wtedy, kiedy ja potrzebuję. Ale rzeczywistość była zupełnie inna, bo zasypali nas tyloma ilościami zleceń, a pracowałam w ubezpieczeniach, likwidowałam świadczenia i tych świadczeń było tak dużo, że ja przy tym komputerze siedziałam dosłownie od godziny 6 rano, wtedy kiedy mogłam włączyć komputer, do 22, kiedy mogłam go wyłączyć. A czasami nawet pokryjomy i dłużej. I te moje maluchy, nasze życie wyglądało tak, że te moje maluchy szły do żłobka, do przedszkola, tata je odbierał, mój mąż je odbierał, tata je odbierał, szli do mojej teściowej, żeby mi nie przeszkadzać w pracy, wracali wieczorem na kompanię i tak wyglądało moje życie. Ja przy komputerze. Tyle, ile ja przepłakałam przy tym komputerze, wiecznie było coś nie tak, wiecznie było za mało, dywaniki u dyrektora, bo nie został wysłany jeden list, bo co, i po prostu to był totalny mobbing. Przepłakałam, 8 lat pracowałam w tej firmie, natomiast w telepracy, w pracy zdalnej 2 lata, ja te 2 lata przepłakałam i powiedziałam sobie wtedy, o nie, tak nie może być. I wtedy postanowiłam zwolnić się z tej pracy i pójść właśnie na kolejne studia, bo zawsze chciałam być nauczycielem, od małego po prostu zabawa w piaskownicy, ustawiałam wszystkie dzieciaki w ogóle na podwórku, bawiliśmy się w szkołę i stwierdziłam, nie, to jest to, co ja chcę robić w życiu, więc poszłam na studia i zatrudniłam się, słuchajcie kochani, jako woźna na samym początku, czyli podawałam dzieciom obiady, sprzątałam, myłam toaletę, myłam salę, czyli zatrudniłam się. O 3/4 mniejszą pensję miałam niż w tej korporacji, ale ja wtedy byłam po prostu szczęśliwa. Pomimo tego, że zarabiałam mniej, byłam szczęśliwa. No i przyszedł ten moment, że skończyłam studia, zatrudniono mnie jako nauczyciela i właśnie do dzisiaj jestem tym nauczycielem. Ale nauczyciel w oświacie, nie oszukujmy się, kokosów nie zarabia. Ja myślałem, że tu powiesz, że krocie zarabia właśnie, bo się tak do tych nauczycieli pchają tam wszyscy. Dokładnie. Nie krocie? Nie, słuchajcie, 2000 zł co miesiąc na konto to, no, to nie jest jakby mój szczyt marzeń, więc zaczęłam jakby szukać sposobu na to, żeby dalej spełniać swoje marzenia, dalej iść w kierunku nauki. Tak się właśnie miałem pytać, z czego ci brakowało, czego szukałaś? Tak, dokładnie. Przede wszystkim właśnie dodatkowych pieniędzy, bo z nauczycielskiej pensji to raczej nic jakby nie można było, na nic sobie nie można było pozwolić, ale też jakby chciałam dalej iść w kierunku swojej pasji, tego nauczycielstwa. No i tak zaczęłam, a ponieważ zawsze lubiłam sport, to mówię, a zrobię jeden kurs trenera personalnego, później instruktora fitness i tak mi wszechświat oddał taką możliwość, że po prostu przejęłam po kimś klub fitness. I to było takie moje oczko w głowie. Ja uwielbiałam ten klub fitness. Ja idąc, wracałam z przedszkola, szłam do tego klubu fitness, byłam na recepcji, sprzątałam, robiłam treningi, prowadziłam zajęcia, po prostu jakby jednoosobowa taka działalność, gdzie było... Tak jest, czyli tak jak we własnym biznesie, jesteś wszystkim, człowiek orkiestra. Tak, dokładnie. I nie można było sobie pozwolić na coś takiego, że a dobra, na przykład dzisiaj nie umyję podłogi po zajęciach. No trzeba było ją zdezynfekować i umyć, więc jakby nie było wymówek. Ja kończyłam o 23 treningi i jechałam z mopem do północy i wracałam tak do domu. I mam pytanie, czego ci wtedy brakowało? Bo to tak... Tam z pracy przy komputerze od rana do wieczora, poszłaś też jakby tutaj w nauczycielstwo, żeby było lepiej, no żeby cię może nie molestowali, przepraszam, nie najlepsze słowo użyję, ale wiemy o co chodzi. Idziesz w kierunku nauczycielstwa i znowu sobie bierzesz kaganiec na głowę, następne zajęcia, bo brakuje pieniędzy, tak? Dokładnie. Bo nie ma. Czy to był główny powód? Czy jako jej nie. zmiany chciałaś, czyli znaczy, pieniądze, to, czy coś jeszcze? Nie, niekoniecznie. Znaczy, to był jeden z powodów na pewno.
mogłabym powiedzieć, że w sumie na równi i pieniądze, ale też jakby ja zawsze byłam taką osobą, która chciała od życia czegoś więcej. Która jakby chciała żyć na własnych zasadach, na własnych warunkach. Mm-hmm. I ten mój klub fitness to było takie spełnienie moich marzeń, bo ja byłam jakby swoją szefową. Tak? No tak, jak u Moniki, ona też chciała osiągnąć więcej, nie mieć sufitu. Zobaczcie, bo to jest piękna lekcja, którą ja tutaj, przepraszam, może to na chwilę przerwać. Dobrze, dobrze. W tym biznesie mocno sprawdzają się ludzie, którzy chcą od życia czegoś więcej. Zobaczcie. Z kolejny przykład. Jak ktoś chce tylko tyle, a bo mi tyle dają, to więcej się nie da i nic z tym nie robisz, nie szukasz rozwiązań, nie chcesz czegoś więcej, nie masz silnego pragnienia, to będzie ci trudno. Czyli szukaj tego prawdziwego powodu, dla którego warto coś zrobić więcej. Sorry, że tak przerwałem, ale to mi się aż wyrywa tutaj w moje wnioski z tych rozmów. I bardzo dobrze, Norbert, przerywaj, jak najbardziej jestem za. No i w każdym razie co? Fajnie prosperował mój klubik, w sensie to była taka, ja kocham ludzi, przeogromnie kocham ludzi i stworzyłam taki swój świat w tym klubie fitness, to był takie miejsce, taki malutki klub, to nie była jakaś tam wielka siłownia, nie, to była jedna sala, jeden malutki klub fitness w moim mieście, ale to był taki klub z duszą, gdzie ludzie przychodzili, czuli się dobrze i duzi, i mali, starsi, i młodsi, i dzieci, i osoby na emeryturze, po prostu to był taki klub, gdzie wszyscy czuli się fantastycznie i chcieli do niego przychodzić. No i to było takie właśnie moje oczko w głowie. Ale co się stało? Przyszła pandemia. I to moje oczko w głowie zamknęła. Ten klub prowadziłaś, za czym zamknęłaś? 2 lata. Czy pandemia zamknęła? Pandemia zamknęła? 2 lata. 2 lata to było takie rozkręcanie biznesu od samych podstaw tak naprawdę. To tam włożyłam naprawdę bardzo dużo swojego czasu, serca, miłości, miłości do tych ludzi i co chciałam powiedzieć. No i to wszystko zamknęła mi pandemia, ale jeszcze zanim zamknęła mi to pandemia, to stwierdziłam, że dobra, mam klub fitness, fajnie by było coś jeszcze ludziom dać. Czyli to zdrowie jeszcze, bo przychodzili właśnie dla zdrowia. No i miałam w tym towarzystwie, w tym klubie fitness, taką właśnie koleżankę, która była w innym biznesie sieciowym. I ona cały czas, no chodź, postaw te produkty u siebie, zobaczysz, będzie super. I tak przychodziłam i mówię, ja nie umiem sprzedawać, może nie, Ana, chodź. A mówię, a dobra, co mi tam? Okej, postawiłam. 2 miesiące byłam w tej firmie, ale produkt nie grał ze mną, nie grał z moim serduchem do końca. I w końcu stwierdziłam, że to jednak nie jest to. I zaczęłam szukać w internecie. A ponieważ jestem też taką osobą, że jak w coś wejdzie, to na 100%. Więc jeżeli wiedziałam, że ten produkt nie grał ze mną, to ja w to nie wejdę na 100%. Szukałam czegoś, co będzie współgrać ze mną na 100%. Co ci będzie grało, tak. Zobaczcie, jak zbieżne są te historie, tak teraz słuchając z tym, co mówiła Monika. Też szukała, jak coś potrzebuje, to szukam. I znalazła sposób, Gabrysia też. Mhm. Tak. No i właśnie szukając tego sposobu i tych produktów, trafiłam właśnie na mojego lidera i jakby przeszłam z tamtej firmy do nas właśnie, do Duo Life, ale co Wam jeszcze powiem, to nie było tylko tak, że tylko produkty, bo ja jeszcze w tamtej firmie, jak mówię, wchodzę na 100%, więc jak robię również, jak w to weszłam, to również chciałam spróbować zrobić to biznesowo. I tam uzyskałam w 2 miesiące 2 awanse, to jest tak, jakby nasz kierownik zespołu. Na takim byłam stanowisku po 2 miesiącach i mówię, nie. Jak ja chcę iść dalej, to ja potrzebuję firmy, która właśnie będzie w zgodzie ze mną. I pomimo tego, że być może tam bym też doszła do jakiegoś stanowiska, nie wiem jakiego, nie wiem co by się zadziało, ale to nie było moje. I jakby rzuciłam tam, to stwierdziłam nie. Znaczy, powiedziałam sobie coś takiego, słuchajcie, albo robię teraz, znaczy zrobiłam sobie taki przystanek stop, mówię tak, albo zostanę tam, w tej firmie i będę się męczyć, albo zostawię i pójdę po nowe. No i tak właśnie się zdarzyło, że przeszłam do Duo, a dosłownie niecały miesiąc po tej decyzji przyszło właśnie zamknięcie klubu. No i wtedy jakby przy zamknięciu
laptop do złożyło mieszkania. Się kilka sytuacji, no tak. A powiedz mi, bo ten moment, w którym ty mówisz tego przejścia i tej jakby świadomej decyzji, czyli poczucia tego, ja też tak wielu ludziom mówię, że jak im nie idzie, ja mówię, ale jak nie masz do tego serducha, ty się trochę nie zakochasz w tym, czy w produkcie, czy w tym, że ty się tym dzielisz, to ci nie pójdzie, bo my musimy to czuć, my musimy z głębi serca wyjść z propozycją albo biznesu, albo produktu, że mam coś unikalnego, mam coś... Jak ja czasami z ludźmi rozmawiam, mówię, ale wykrzesaj ty ten entuzjazm, ale on go nie ma. No to nie ma czegoś w tym biznesie, co cię frapuje, co cię ponosi, to szukaj tego. Co tobie się spodobało w momencie, kiedy dołączyłaś do Dual Life? Co było tym takim właśnie przeważającym szale, że poczułaś, że to tu właśnie będzie okej dla ciebie? No tak, przede wszystkim na początku spojrzałam na produkty, bo one miały grać właśnie z moim klubem fitness, a po prostu wszystkie produkty w Duo Life grały idealnie właśnie. A co było takim elementem, co spowodowało, że grały? Grały? No przede wszystkim tak, 100% naturalne, bo w tamtej firmie tego nie było. 100% prozdrowotne, czyli jakby do każdego mojego klienta w klubie fitness, jakby znalazłam mu rozwiązanie na wszystko, co on potrzebuje. Dosłownie okay. Na wszystko. Dosłownie czyli dopasowane do potrzeb, które są na rynku. Okay. Dokładnie tak. No a oprócz tego, że pięknie wyglądały, to już swoją drogą, jako kobieta, jak widziałam te piękne buteleczki. No tak, wy kolory już, macie opanowane. Tak. Dokładnie. I jeszcze jak widziałam to właśnie na swojej ladzie, cudownie współgrające z całym otoczeniem, mówię, nie, no to jest petarda, ale też jakby moją decyzją przede wszystkim było to, że jak znalazłam tego lidera, za którym chciałam podążać, to lider dał mi wszystko, czego potrzebowałam, Duo Life, nie tylko lider, ale jakby i lider, i Duo Life dał mi wszystko, czego potrzebowałam, a czego nie miałam tam, bo tam koleżanka mnie namówiła. Nie miała nic, nie miała żadnych narzędzi. Słuchajcie, ja nie miałam nic oprócz katalogu i produktów. Kompletnie nic. Ja nie wiedziałam, w jaki sposób robi się ten biznes. Co mogę w ogóle zaproponować? Po prostu nie było totalnie nic. Zobaczcie, ile my mamy rzeczy. Właśnie, tak. Tu tak przepraszam, że ci wchodzę tak. W słowo. Ile jest narzędzi, wsparcia, czyli o wiele łatwiej jest zbudować, rozumiem. I to też było takim przeważającym szale. Czy coś tak. Jeszcze? To nie, to właśnie było to, że tutaj okay. Miałam to, czego potrzebowałam, żeby to wszystko zadziałało, czyli żebym mogła osiągnąć sukces. A nie, jeszcze Norbert, sorki, jest coś jeszcze. Jak spojrzałam na plan marketingowy, gdzie w tamtej firmie zrobiłam tak zwanego, powiedzmy, kierownika, a do auta to ja miałam taką drogę, że ja mówię tak, ja pierniczę, ja tego sama nie... Nie, ja tego na pewno nie zrobię. To w ogóle jest niewykonalne, żebym ja tam otrzymała auto, wycieczkę. To było po prostu takie wielkie sumy punktowe i obrotowe, że ja mówię, i jeszcze ja sama bez narzędzi mówię, nie, to w ogóle takiej opcji nie ma. A jak zobaczyłam w Duo, że wow, od pozycji kierownika już jest samochód, ja jako nauczyciel... nowy no tak. Samochód z salonu, przecież to w ogóle się nie klei kupy, nie? Więc jakby nie było takiej opcji. Ja mówię, kurczę, tutaj samochód? Mówię, i to jeszcze przy takim obrocie, to słuchajcie, to jest niemożliwe wręcz, naprawdę. Ja tak spatrzyłam na to, mówię, kurczę, to jest niemożliwe. Tam 5 razy większy obrót niż tu i jakby produkty zupełnie w innej klasie. Ja mówię, kurczę, no po prostu rewelacja. I to też... No tak, jak mówisz niemożliwe, to mi się nasuwa pytanie. To niemożliwe, czy jeździsz dzisiaj autem? No jeżdżę. Jeżdżę. Czyli możliwe. Możliwe, tak. Teraz już wiem, że to możliwe. Dokładnie pięknie. Tak. Mam dokładnie pytanie tak. Podobne, co Monice zadałem. Czy jak zaczynałaś, czy wcześniej, czy teraz już w Duo Life od 2 lat, jak robiłaś tą zmianę świadomą, były jakieś obawy? No bo nowe osoby mają obawy, wątpliwości. Czy u ciebie też coś występowało? Czy sobie poradzisz, czy dasz radę? Jakby to, co powiedziałaś, troszkę było elementem pokazanym, że przeważało właśnie, bo były narzędzia, tam ich nie było, czyli te obawy jakby troszkę zostały zniwelowane. Ale było coś jeszcze, czy nie? Jak u ciebie to występowało? Jak były, to jak sobie poradziłaś z tym? Tak. I właśnie powiem ci, Norbert, że to jest ciekawe, bo się zastanawiałam nad tym, jak Monika odpowiadała. Mówię, kurczę, czy ja miałam obawy, jak weszłam do Duo? Bo obawy, jak weszłam do poprzedniej firmy, to miałam przeogromne. Ja nie umiem sprzedawać, ja się do tego nie nadaję, ja na pewno nie, w ogóle jakby to nie dla mnie, ja jestem trenerem. Okej, to jak sobie poradziłaś z tym w tamtej?
Tam. No bo było coś, co spowodowało, że przeszłaś tą drogę, a tu dołożyłaś sobie coś, czego nie miałaś. Mhm. Ale te pierwsze obawy były. To co spowodowało, że je rozwiałaś? Mhm. I powiem wam, co jest taką moją mocną stroną i co zrozumiałam dopiero po pewnym czasie. To, co jakby dało mi ten awans tam, bo nie było narzędzi, nie było systemu, musiałam sobie poradzić sama. I teraz po tych w sumie 2 latach, odkąd zaczęłam, zrozumiałam jedną rzecz, jedną cechę, która u mnie jakby bardzo mocno jakby jest, no, jest przeważająca i która mi dała sukces. To jest empatia. Ja po prostu uwielbiam rozmawiać z ludźmi, potrafię wyjść ze swoich butów i wejść w ich i po prostu uwielbiam szukać potrzeb. I to chyba był ten klucz u mnie wtedy, że to zadziałało. A jak ja jeszcze dostałam, jak ja jakby tam zdałam sobie, jakby widziałam to, że to działa, jakby, że te moje rozmowy, to jak traktuję ludzi z jakim szacunkiem do nich podchodzę, z istą empatią. I jak ja to wiedziałam i dodałam sobie tylko narzędzia, to wtedy jak przychodząc do Duo i wiedząc, że mam te narzędzia, to ja wiedziałam, że ja mogę osiągnąć wszystko. Super. Nie miałam obaw. Okay. Ja po prostu tego potrzebowałam i wiedziałam, że już tylko tego mi brakuje, systemu. To powiedz mi teraz tak, jak długo jesteś w Duo Life? Jak długo jesteś z nami w tym biznesie? W lipcu będzie 2 lata. Czyli zobaczcie, połowę krócej jest niż Monika. Czyli pokazujemy inny przykład. Ja też nie pobiłem rekordów tu prędkości, uwaga, że to jest wszystko dobrze. A jaki duży masz zespół na dzień dzisiejszy? 420 osób. Połowę, okej. Okay. Połowę jakby patrząc z perspektywy Moniki, tak? A powiedz mi, dzisiaj jak patrzysz na to, co zbudowałaś i w którą stronę idziesz, co chcesz osiągnąć, bo idziesz też, wiesz, że możesz więcej, czy popełniłaś jakieś błędy, które gdzieś szczególnie pamiętasz i możesz uchronić naszego widza, słuchacza, który się zastanawia, czy się dołączyć, czy nie, żeby go nie popełnił. Jest taki, czy może pewnie, kilka, nie wiem. Tak, są. I już wam powiem, i co też jest jakby, jak to się stało, że teraz jestem na pozycji menadżera i praktycznie w ostatnim okresie rozliczeniowym zabrakło mi tylko 6000 punktów do seniora, ale no zdarza się. To zrobisz z tym, spokojnie, nic się nie dzieje. Dokładnie, ale ja zrobiłam bardzo szybko lidera zespołu, bo lidera zespołu zrobiłam w 30 dni, a kierownika zespołu zrobiłam w 3 albo 4 miesiące, już dokładnie nie pamiętam. Też bardzo w miarę szybko, ale wtedy oczywiście miałam system jakby swój jakby opracowany, ale byłam taką Zosią Samosią trochę. A ja wiem lepiej. Tak jak Monia tutaj opowiadała, że też taki wiele... Za chwilę o tym powiem, tak? Tak, ja miałam identycznie, ja byłam takim bardzo, bardzo byłam mocnym wielepem, tak? Byłam bardzo mocnym wielepem. I co się okazało po tym kierowniku? To jest fajna sytuacja, słuchajcie. Z kierownika spadłam na pozycję lidera zespołu po miesiącu i bardzo długo, bo przez okres 10 miesięcy z tej pozycji lidera zespołu 8000 punktów, gdzie ja ledwo co wyrabiałam 8000 punktów, naprawdę jakby dużo musiałam jakby wysilić się, żeby te 8000, żeby ten lider, jakby żeby utrzymać tego lidera. Żeby utrzymać, okej. Okay. Tak, to po 10 miesiącach od tej sytuacji, od tego takiego spadku przeszłam na menadżera regionalnego. Z 8000 do 50000 punktów. I powiem wam dlaczego. Dlatego, że ja w ogóle wtedy, jak spadłam na tego lidera zespołu, to ja straciłam cały zespół. Słuchajcie, ja zaczynałam od totalnego zera. Wszystkie dziewczyny, które były ze mną wtedy i były z tej miejscowości, bo tak naprawdę zaczynałam od kręgu swoich najbliższych znajomych, żadna nie została. Żadna z tych osób nie została. Wyobrażacie sobie, ja tam chyba miałam, nie wiem, ze 150 osób, jakoś może tak być. Pewnie nie jedna osoba dzisiaj, która z nami jest lub będzie słuchać tego kiedyś, powie dokładnie, rozumiem, jestem w tym samym momencie albo jeszcze gorszym. Tak. Życie, no. Dokładnie, żadna osoba nie została. To co się stało, że odbudowałaś? Tak, ale ja czego wiem, się nauczyłaś? Tak, ja wiem, gdzie ja popełniłam wtedy błąd. Ja po prostu nie potrafiłam ich poprowadzić. Mhm. Ja jakby...
jakby ja działałam, więc dla mnie to było trochę dziwne, że ktoś nie działa, nie? To takie, mówię, albo że nie potrafi, tak. Albo tak, że nie potrafi, tak, przecież jakby wszystko ma, to jak nie potrafi. I ja po prostu nie potrafiłam ich poprowadzić. Nie byłam takim liderem, jakim chciałam być, a po prostu nie, jakby, no, byłam takim wielepem. I co, słuchajcie, się wydarzyło? Jak wtedy, jak wtedy spadłam, to się obudziłam, naprawdę, to był, nie, przebolałam jakby swoje tam trochę, tak wiecie, trochę doła miałam, bo kurczę, no ja, no tutaj już kierownik, a tu już znowu 8 tysięcy, mówię, Jezu, ten biznes, nie, ja nie nadaję się, nie, chyba ten biznes to nie dla mnie, Boże, jak ja to takie teraz momenty zrobię, nie? Wtedy są, tak, myśli takie, nie w tą stronę się nie nadaje. Powinny być myśli, dobra, co mnie to uczy, ale to... Tak, dokładnie. No i wtedy, no i właśnie wtedy, jak już zrozumiałam, że ja nie mogę być wielepem, to poszłam z wielką pokorą do mojego lidera i mówię do niego, po prostu przyszłam po pomoc, moc, po prostu musisz mi pokazać, jak to zrobić. I odkąd zaczęłam współpracować z liderem, ale tak na 100% nie byłam wielepem, zaczęłam współpracować z liderem, to słuchajcie, zadziała się magia. Oczywiście rekrutację zawsze uwielbiałam, kocham rekrutację, z tym nie miałam wyzwań, jakby do tej pory nie mam wyzwań, ale ze sprowadzeniem zespołu miałam. I odkąd zaczęłam... Czyli zobaczyłaś, gdzie popełniasz błąd. Powiem ci, jak się mogę zatrzymać, słuchajcie, wiele osób w tym biznesie, powiem wprost, ja go robię 16 rok i nie o to, żeby się tu teraz chwalić, tylko widzę, jak popełnia dokładnie ten sam błąd. Nie zwraca uwagi na to, że trzeba odpowiednio poprowadzić ludzi. Zobaczcie, o tym samym tutaj taka dygresja mówiła, znaczy nie o prowadzeniu zespołu, ale o tym momencie wielepa mówiła też Monika. Ja widzę, 95% ludzi ma problemy w tym biznesie, bo wie lepiej. Jaka lekcja z tego dla nas płynie? A są ludzie, którzy umieją to robić, wystarczy ich posłuchać. Czyli powiem wam tak wprost, ja się tego też nauczyłem masę lat temu. Schowaj ego do kieszeni. Powiedz sobie, że nie umiesz. Że to, co ci się wydaje, że tak będzie dobrze, tak jest. Wydaje ci się. Nie będzie dobrze. Ale jeszcze powiem wam i powiem tobie, Norbert, że ten do lidera, którego poszłam po tym spadku, to nie była osoba, która mnie zarekomendowała. Ja poszłam wyżej, bo jakby nie miałam, powiem tak, jakby nie dogadywałam się z tą osobą i chciałam, ale nie chciałam rezygnować, chociaż miałam te takie spadki mocy, mówię, nie rezygnuję, idę do osoby wyżej. I to bardzo też dla dobrze. Mnie jest taka lekcja, świetnie. Że pomimo świetne lekcje tego, dzisiaj. Tak, tak, że pomimo lekcje. Tego, że no właśnie możemy się, nie wiem, nie dogadywać z osobą rekomendującą albo widzimy, że na przykład nic się nie dzieje jakby z tej perspektywy, to zawsze jest ktoś, kto może pomóc i to jest lekcja też dla naszych widzów tutaj. Idź dalej, idź wyżej, jest ktoś, kto ci pomoże. Super, bo ja mam jeszcze parę pytań, nie chcę, żeby nam to, ale historia też wyśmienita. Słuchajcie, widać, że jest duża umiejętność uczenia wniosków, tak samo jak u Moniki. Kapitalne historie, które bardzo dużo, zobaczcie, dają nam lekcji, nauki i naprawdę wartościowej wiedzy. Przepięknie. Mam pytanie. Czyli te błędy, o których mówiłaś, popełniłaś, powiedziałaś nam super, nie popełniajmy ich, please, bo to, przepraszam, też jest nam spowolnienie biznesu. Mam jeszcze, bo te nasze osoby nowe, które gdzieś nas tu słuchają, albo inni już doświadczeni, ale mają różne momenty w biznesie, czy przyglądają się, zastanawiają, czy sobie poradzą, czy nie. Jaką jedną radę byś dała, oprócz tej przestrogi, takiej osobie, taką wskazówkę, na co ty byś zwróciła dzisiaj uwagę, albo jak wprowadzasz nowe osoby, na co zwracasz uwagę, żeby właśnie uchronić przed pewnymi niepotrzebnymi trudnościami? I powiem wam, że ja bardzo mocno pracując właśnie z tym moim liderem i jakby będąc z nim w stałym kontakcie i konsultując się z nim, ja to samo wprowadziłam u siebie do zespołu. U mnie są konsultacje startujące, konsultacje przedstartujące, żeby znaleźć po co, konsultacje po konsultacjach startujących, jakby ja jestem cały czas z zespołem. I co się zadziało u mnie? 160 awansów przez okres półtora roku. Słuchajcie, wtedy... Musi się
zadziać wtedy. Tak, musi się zadziać. Dokładnie. I druga sprawa, że żadne, co jest w ogóle fenomenalne, słuchajcie, żadna osoba nie odeszła. Tam odeszli mi wszyscy, a tutaj już wszyscy zostali. Czyli nauczyłaś się pracy z zespołem, bo tak mówimy, no tu uczymy się dwóch rzeczy. Uczymy się rekrutacji i właściwie pracować, właściwie prowadzić zespół do sukcesu. To tak jak też często się zdarza, że ludzie, którzy na przykład są ze sprzedaży bezpośredniej, niekoniecznie radzą sobie w tym biznesie, bo oni z rekrutacją będą sobie radzić. Z pozyskaniem człowieka tak, ale nie potrafią pomóc mu doprowadzić go do rezultatu. Czyli tu są dwie umiejętności mega cenne. Dokładnie. Super, no piękne, piękne. Czyli ta umiejętność, zobaczcie, pracy z zespołem. Idź do lidera, idź, narzędzia są, ucz się. Czyli zobaczcie, my musimy wejść w rolę ucznia. Ja to widzę i w wypowiedzi Moniki. Zaczęłam się uczyć, czyli przeprosiłam się, nie wiem lepiej. Dobra, idę, uczę się. U ciebie to samo. U wielu ludzi, którzy mają zaczynają mieć sukcesy, odbijają się albo od dna, albo od spadku, albo od momentu, w którym stoją gdzieś w miejscu i nie mogą ruszyć, uczą się, jak budować zespół, jak z nim pracować. Super. Mam dwa pytania ostatnie. Masz jakieś kolejne cele, które chcesz zrealizować? Dokąd ty chcesz tutaj dojść, tak? Że idziesz dalej, jeszcze z nami jesteś. Budujesz ten zespół. Jak tak to jest. U ciebie wygląda? No też dyrektor międzynarodowy, tak jak Monika. O, tam się zmówiły z Moniką, czy jak? Ale powiem wam jeszcze tak szybciutko, bo faktycznie czas nagli, ale muszę wam coś powiedzieć, bo to jest moje odkrycie z przedostatnich dwóch dni. Bo ja cały czas sobie mówiłam, a dobra, wiecie co, no jak będę zarabiać 5000 zł w Duo, to będzie super. Później, jak już zarobiłam 5000, to jak już będę zarabiać 10, to będzie super, nie? I tak, ale i wiecie co? Nie, wcale by nie było super. Nie, nie byłoby super, bo jak sobie usiadłam i wypisałam, słuchajcie, dosłownie, to było dla mnie taki moment, aha, dosłownie wypisałam sobie, co ja chcę w życiu mieć, kiedy ja będę szczęśliwa, kiedy ja będę wolna. To wtedy, kiedy pojadę z dziećmi raz w miesiącu na jakiś wyjazd, gdzie pójdę do restauracji, gdzie nie będę musiała patrzeć na cenę, gdzie zapewnię to sobie na przykład szkolenia i tak dalej. I nagle wyszło, że wcale nie potrzebuję 10 tysięcy to jest za mało. Ja potrzebuję minimum 25 tysięcy. I ja wtedy dopiero zrozumiałam i jakby pojęłam ten cel tego biznesu, że jak ja muszę stać się dyrektorem krajowym, najlepiej międzynarodowym, żeby to wszystko spełnić, bo jeżeli ja wtedy będę mieć ten awans, to ja mogę wyjechać na wakacje, mogę pójść do restauracji, mogę kupić sobie szkolenie, jakie mi się tylko podoba i nie patrzeć na cenę, wybudować dom, o którym marzę, jeszcze mi się marzy wybudować biały dom dla mojego zespołu, gdzie będzie można przyjeżdżać i się szkolić i się biały bawić w ogóle. Dom będzie, tak, ja pierdolę. Tak, słuchajcie, mam takie marzenie. Ja oczywiście jak najbardziej mam takie marzenie i wizualizuję sobie, że jest piękny biały, nie wiem, ale tak wymyślam, biały dom, gdzie będą stały same Mercedesy pod nim i to będzie taki budynek dla zespołu, gdzie będą przyjeżdżać i nowe osoby, które będą się szkolić i będzie sala dla liderów i będzie sala też do zabawy. Ja nie mogę przyjechać, bo ja jeżdżę innym samochodem. Muszę sobie kupić Mercedesa, dobra, to przyjadę, albo pożyczę sobie. Okej. Więc ja na to wszystko potrzebuję pieniędzy, jakby nie było. Tak. A czemu się ograniczać? A dlaczego? Skoro można, właśnie. Ostatnie pytanie. Super. Jaką wartość dzisiaj widzisz w Duo Life, w tym biznesie w ogóle w sieciowym, że jesteś, że idziesz dalej, że do fitness klubu nie chcesz już wrócić, bo zamknęło pandemia i rozwinęłaś skrzydła, idziesz dalej, że chcesz więcej. Jak to jest u ciebie? Jaką ja wartość widzę? Ja się kieruję hasłem, nie ma nic złego w tym, że chcemy więcej. Im więcej mamy, tym więcej możemy dać innym. I moją wizją, misją tego biznesu jest sprawić, żeby jak najwięcej osób doświadczyło tego, doświadczyło tej wolności, żeby chcieli więcej, ale żeby tą wartość tego biznesu nieść światu. I to jest taka moja wartość, z którą idę dalej. Pięknie. Cóż można powiedzieć po takich historiach? Może każdy, nauczyciel, księgowa, znacie inne historie, były, jak nie znacie, zwróćcie się do osoby, która dała wam dostęp do tego nagrania lub zaprosiła was dzisiaj na to spotkanie. Zna historię innych osób, może wam wysłać.
posłuchajcie i nie idźmy kierunkiem ja nie mogę, nie potrafię, bo nigdy w życiu nic nie osiągniemy. My musimy wierzyć w siebie. I wiele osób, które tutaj mamy na tych naszych spotkaniach, również nie wierzyło kiedyś w siebie tak bardzo, jak dzisiaj wierzy, dlatego że dało sobie szansę, ja uważam osobiście, właśnie wejść w taki biznes, w którym ludzie budują innych ludzi, że można, że damy radę, że potrafisz, że możesz się nauczyć. Idą i zobaczcie, tak jak te dwie dziewczyny uczą, żeby wierzyć w siebie, zbudować innych, bo wtedy buduje się zespół. Możesz to zrobić. Możesz być wolny. Możesz zarabiać, ile chcesz. Możesz jeździć na wakacje, ile chcesz. Tylko daj sobie szansę, jak ona puka do ciebie i ktoś dzisiaj puka, daje ci tą szansę na ręce, zaprosił cię na ten webinar, to z jakiegoś powodu ta szansa do ciebie puka. Bierz ją i rób i zmienisz życie. Dzięki wam piękne, dziewczyny. Fantastyczna historia. Myślę, że mamy swoje lekcje z tych historii o wytrwałości, o konsekwencji, o uczeniu się od lidera, o systemowej pracy, o tym, żeby pokorę mieć, schować go do kieszeni. Idź i rób i wytrwaj, trzymaj się marzeń. Dzięki wam piękne. Słuchajcie, cudowne. Nawet się prawie pod kolor ubrały. Nie wiem, to kolagenowy kolor, czy jakiś inny, powiedzcie, czy w pewnym sensie chyba kolagenowy. Facet się nie zna na kolorach, tak trochę do końca, więc przepraszam najmocniej. Bardzo wam dziękuję. Kapitalne historie. Pracujmy tymi historiami mocno. Dajmy innym pokazać, że to można zrobić. Kto ma większą wiarę, że może zrobić? Skoro one zrobiły, to ja też. Dacie radę. Ja w was wierzę. Super. Dzięki piękne. Raz jeszcze Monika, dziękuję. Gabrysia, bardzo dziękuję. Do zobaczyska na następnych spotkaniach i zapraszam was jutro na Zoom, który będzie też 21:15. Kto śledzi, to wie jaki, a kto nie, niech wejdzie na Akademię Soft Marketingu, zobaczy jaki albo zapyta lidera. Dzięki wam piękne. Pięknie wam dziękuję. Do zobaczyska. Dzięki. Dzięki, pa, pa. Hej, pa. Pa, pa. Pa, pa.